Ariadna to niewielkie miasto położone na północnych stokach Starej Płaniny. Stara część miasta jest chronioną strefą architektoniczną liczącą 140 zabytków. Muzeum Rzeźbiarstwa i Etnografii w domu Daskalowa z 1808 roku. Triabnie powstało pierwsze w Bułgarii sanatorium przeciwgruźlicze. Most Kivgiren z 1845 roku nad rzeką Trebenska. Wieża zegarowa z 1814 roku. Stara szkoła z 1839 roku. Szkolny dziedziniec. Cerkiew świętego Michała Archanioła. Została wybudowana w 1192 roku dla upamiętnienia zwycięstwa bułgarskich królów Asena i Piotra nad cesarzem bizantyjskim Izaakiem II Angelosem. Za czasów osmańskich została zburzona i odbudowana w 1819 roku. Późnym popołudniem dotarliśmy do Wielkiego Tyrnowa. Miasto było stolicą drugiego państwa bułgarskiego. Leży na kilku wzgórzach i liczy ponad 70 tysięcy mieszkańców. Most Stambołowa nad rzeką Jantra. Wieczorna przechadzka po mieście. Rankiem idziemy na wzgórze Carewec, na którym znajdują się pozostałości twierdzy. Na szczycie wzgórza stoi Sobór Wniebowstąpienia Pańskiego. Kościół Narodzenia Matki Bożej widziany spod bramy twierdzy. Mur obronny Carewca miał 1000 metrów długości, 10 metrów wysokości i miejscami prawie 3,5 metra grubości. Na końcu widać wieżę Baldwina. Główna brama prowadząca do twierdzy. Brama była dodatkowo broniona przez basztę. Na wzgórzu był pałac cara, rezydencja patriarchów, a ponadto 470 domów mieszkalnych, siedziby najważniejszych rodów bojarskich, karczma, 19 cerkwi miejskich i 4 monastyry z własnymi świątyniami. Sobór Wniebowstąpienia Pańskiego zbudowany na przełomie XIII i XIV wieku. Nazywano go matką wszystkich bułgarskich cerkwi. Został zburzony przez Turków w 1393 roku i odbudowany w 1981. Od 1985 roku udostępniono go dla zwiedzających. W
Freski nie stanowią kopii pierwotnych malowideł. Zostały wykonane we współczesnym stylu monumentalnym, a ich wygląd i treść ma przedstawiać potęgę i poziom rozwoju kultury średniowiecznej Bułgarii. Odbudowana świątynia pełni funkcję pomnika historii i tylko raz w roku odprawiana jest tu liturgia. Turcy pod wodzą sułtana Bajazyda I zdobyli Carewec w 1393 roku po 3-miesięcznym oblężeniu. Zniszczyli cerkwie, wymordowali bojarów, a ludność wywieźli do Azji Mniejszej.